Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Ta sprawa jest na wczoraj. Zebraliśmy was tutaj, najlepiej prezentujących się kawalerów. Bo mam córkę, nimfomankę, którą muszę wydać za mąż. A ja mam dla was niespodziankę. Pierwszym kandydatem jest Tomek, który przyjechał do nas ze szpitala, jest to taka miejscowość, pracuje w Bydgoszczy, a urodził się w Wrocławiu. Urocza broda należy do kandydata numer 2, którym jest Robert. Robert, proszę państwa, bardzo lubi studiować. Co studiowałeś do tej pory? Co studiujesz? No tak, Jacku, zgadza się. Bardzo lubię studiować. Pierwsza była medycyna, później studiowałem lewo, obecnie prawo. Kandydat numer 3, Marcin, nie ma brody, proszę państwa, ale jest podróżnikiem. Dobrze, tak, oczywiście. Tak? Chociaż oczywiście. Na Antoniego Halika nie wygląda, trochę młodszy. No wiesz, ja jestem takim wewnątrzkrajowym Tony Halikiem. Po prostu tak, mieszkam w Obrzychu. Będziesz. Tak, oczywiście, tu jak mówiłem w Warszawie. Jestem merchandiserem, czyli upraszczając, zajmuję się reklamą. Aha, no to dzisiaj będziesz miał okazję zareklamować sam siebie. Zobaczymy, czy ci się to uda.